Przykazanie siódme. Nie kradnij. Ludzie tworzą dużo nowych praw, ale często po to tylko, aby wszystko zagmatwać i mieć okazję do nowego złodziejstwa. A Bóg mówi po prostu: nie kradnij. Czy pamiętam o słowach Pisma Świętego, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy? To przykazanie łamią ci, którzy też nie wierzą w zmartwychwstanie i nie myślą o własnej śmierci ani o życiu wiecznym. Zdaje im się, że życie zależy od tego, co posiadają. W gromadzeniu dóbr widzą jedyne swoje szczęście, nie myśląc, że musi się umrzeć i wszystko każdy zostawi. Bóg wiele człowiekowi obiecał, ale nie obiecał, że doczeka jutra. Jutro należy do Boga, a nie do człowieka. Wielu ludziom wydaje się, że bogactwem okupią własne zdrowie i życie. Wpadają później w szatańską pokusę chciwości pieniędzy, nie licząc się z niczym i z nikim. Kradną, gdy tylko jest okazja, niszcząc nierzadko dorobek całego życia innego człowieka. Czy jestem uczciwa i uczciwy? Czy nie okradam swoich pracowników? Czy nie okradam swego szefa? Czy przez chciwość nie używam podstępów pracy, okradając innych? Chrystus uczy: oddajcie władzy to, co jest jej, a Bogu to, co jest Boże. Czy nie tworzę w pracy układów, by innych wykończyć, by inni stracili pracę, bo myślę tylko o sobie, bądź o moich znajomych, by zajęli ich miejsce? Czy nie biorę dla siebie, ile się da, a robotnikom płacę jak najmniej? Czy nie wynoszę drobiazgów z pracy, co widzą dzieci i wiedzą, że rodzice tego nie kupili? Czy nie okradam własnej rodziny, przepijając ciężko zarobione pieniądze? Czy jestem w domu gospodarna i nie wydaję pieniędzy na byle co? Czy nie jestem zbyt skąpy dla żony czy dzieci? Czy we wszystkim jestem uczciwy, uczciwa i tak pracuję, by zasłużyć na godziwą zapłatę? Czy raczej pracuję nieuczciwie, byleby dobrze zarobić, zbytnio się nie wysilając i nie przemęczając? Czy potrafię dzielić się z innymi? Czy nie żałuję, gdy już coś komuś dałem? Czy nie sprzedaję polskiej ziemi, fabryk, zakładów obcym, biorąc za to łapówki? Czy nie zarabiam na mafijnych i korupcyjnych układach, które są okradaniem ojczyzny i narodu? Czy nie okradam innych przez zabieranie im tego, co im się należy, na przykład urlopów, odpoczynku, zapłaty? Czy wypłacam robotnikom za pracę i czy zwracam producentom za towar? Czy nie zawyżam ceny, chociaż wiem, że dany produkt nie jest tyle warty? Czy uczciwie wykonuję swoje zawodowe obowiązki? Czy nie stosuję terroru psychicznego, mobbingu czy innych form zastraszania pracowników, na przykład groźbą zwolnienia? Czy nie uzależniam od pieniędzy działań dla dobra bliźnich, na przykład zdanie egzaminu czy podjęcie leczenia bądź operacji? Czy kradzieży nie nazywam braniem, wynoszeniem, handlowaniem, radzeniem sobie, załatwianiem, dogadaniem się i tak dalej? Czy wynagrodziłem i zadośćuczyniłem osobie okradzionej przeze mnie? Czy nie niszczę dobra wspólnego w pracy, na ulicy, na przykład niszczenie przystanków, ławek, koszy na śmieci, ścian budynków? Czy nie wyrzucam do lasu śmieci, bo to również jest okradaniem społeczeństwa, za to też trzeba kiedyś zapłacić? Warto pamiętać, że im więcej się ma, tym więcej chce się mieć i tym mniej chce się dzielić. Kradzież też niszczy miłość, gdyż ktoś, kto został okradziony, teraz kogoś przeklina, zamartwia się, szuka odwetu i zemsty.
Jakże często kradzież prowadzi również do zbrodni. Każdy jest dzieckiem Boga i to Bóg nie pozwoli, by komuś czegokolwiek zabrakło, zwłaszcza gdy temu Bogu się ufa i na Nim polega. Przecież wszystko, co jest na ziemi, należy do Boga. On daje ludziom wszystko to, co jest do życia potrzebne, a wszelka niesprawiedliwość w dzieleniu dóbr wynika z braku wiary w Boga i braku miłości w ludzkich sercach. Od Boga zależy nasze życie. Starajmy się więc wierzyć w Niego, bo chleb też mamy od Niego i wcale nie trzeba kraść, żeby to życie dobrze przeżyć.